W czwartej kolejce trzeciej ligi dolnośląsko-lubuskiej rezerwy Zagłębia Lubin zremisowały z formacją Port 2002-2. Bramki dla naszego zespołu zdobywali w 29 minucie David Abdo i w 70 minucie Denis Rakels. Dla drużyny rywali trafiali w 56 minucie były zawodnik Zagłębia Kamil Piskak, a w 87 minucie wynik spotkania wyrównał Carlos Oliveira. W kolejnym meczu wyróżniającą się postacią był łotewski napastnik Denis Rakels. No, zabrakło moim zdaniem tej trzeciej bramce, żeby było 3-1. No bo my byliśmy zespołem, który dzisiaj lepiej grał niż przeciwnik. No i jak tak w piłce bywa, nie strzelasz ty, od razu strzelam tobie, no i 2-2, szkoda. W drużynie rywala widać było, że grało wielu zawodników starszych. Wyglądali lepiej fizycznie, byli lepiej zbudowani. Miało to wpływ w porównaniu do tych poprzednich pojedynków? No myślę, że tak. Ja grałem, to jest mój drugi mecz, bo w pierwszym meczu nie było takich zawodników. Ja myślę, że to jest bardzo dobra drużyna, przeciwnik dzisiaj. No i takie fizycznie bardzo dobre zawodnicy. No i nie wiem, no szkoda. Byliśmy dzisiaj lepsi, ale to jest jeden tylko punkt.